Radio Koncita. Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej z Łomą. Zdrowia. Sprawa ma związek ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości w Mazowieckim Narodowym Funduszu Zdrowia w roku 2013. Rzecznik Jeleniogórskiej Prokuratury, prokurator Tomasz Czułowski, powiedział, że przed 5 laty NFZ wypowiedział umowę jednej z warszawskich klinik leczących zaćmę. Firma ta, mimo iż otrzymywała dofinansowanie z NFZ na wykonywane zabiegi, miała pobierać opłaty także od pacjentów. Sławomir Neumann miał wtedy podjąć szereg działań mających skłonić dyrektora mazowieckiego oddziału NFZ do ponownego zawarcia umowy. Podpisano ją 31 grudnia 2013 roku w formie aneksu. Rzecznik powiedział, że podejrzany nie przyznał się do winy. Po usłyszeniu zarzutów Sławomir Neumann nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa i odmówił składania wyjaśnień w sprawie. Po wykonaniu czynności procesowych z podejrzanym prokurator zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci poręczenia majątkowego w kwocie 50 tysięcy złotych. Tomasz Czułowski oświadczył, że zarzut nie ma związku z działalnością polityczną Sławomira Neumanna. Dodał, że wcześniej zarzuty w tej sprawie usłyszał były dyrektor mazowieckiego oddziału NFZ Adam T. Poseł Neumann powiedział, że sprawa była już badana przez prokuraturę i została umorzona z braku dowodów na przekroczenie prawa. Zmienił się prokurator generalny, został nim Zbigniew Ziobro i zapowiadał niedawno, że doprowadzi do tego, że usłyszę zarzut. Dlatego w piętym miejscu w Bieleniej Górze znalazł się nasz prokurator, który taki zarzut postawił dzisiaj. Oczekuję szybkiego skierowania aktu oskarżenia do sądu, żeby w sądzie mógł się obronić, bo sprawa jest absolutnie prosta i naciągana w tym przypadku przez prokuraturę. Polityk uznał zarzuty przeciwko niemu za absurdalne. Zwrócił się do dziennikarza, aby używali jego pełnego nazwiska, nie tylko pierwszej jego litery. Teatr
Rodzice mieszkańcy aresztowanego przez Rosję Krymu będą pomagać ukraińskim marynarzom przetrzymywanym w moskiewskich aresztach. Dowiedziało się Polskie Radio. Ukraińscy żołnierze, którzy na trzech okrętach próbowali przepłynąć przez cieśninę kerczeńską, zostali tydzień temu wzięci do niewoli przez rosyjską straż przybrzeżną. Prokuratura postawiła im zarzut nielegalnego przekroczenia granicy. Pierwszą partię darów dla ukraińskich marynarzy przywieźli do Moskwy działacze tatarscy. Jeden z liderów Tatarów Krymskich, Nariman Dżelalow, powiedział Polskiemu Radiu, że zebrano ponad 200 tysięcy rubli, to jest około 3 tysięcy euro. Kupiliśmy za te pieniądze produkty spożywcze, lekarstwa, środki higieny i ubrania, wyjaśnił Dżelalow. Zbór средств nie przerwaliśmy. Mamy możliwości, aby różne produkty wysyłać regularnie. Akcje pomocy dla ukraińskich marynarzy włączyli się także Rosjanie. Na konto podane przez mieszkańców Krymu wpływają środki z różnych regionów Rosji. Tymczasem Rosja utrudnia dostęp do ukraińskich marynarzy przetrzymywanych w Moskwie. Według informacji publikowanych w mediach społecznościowych, do tej pory z częścią uwięzionych Ukraińców nie mogą się bezpośrednio skontaktować ich adwokaci i służby konsularne ich kraju. Według Radia Echo Moskwy o spotkanie z uwięzionymi marynarzami intensywnie zabiega konsulat generalny Ukrainy w Moskwie. Odpowiednie wnioski zostały wysłane do rosyjskiego MSZ oraz dwóch aresztów śledczych Lefortowo i Matroskaya Ciszyna. Wcześniej rosyjski adwokat Mikołaj Bulozow, który ma reprezentować interesy jednego z wziętych do niewoli marynarzy, poinformował, że do tej pory nie miał kontaktu z klientem, a także nie zna nazwiska śledczego prowadzącego postępowanie karne. Ukraińskim marynarzom już w ubiegłym tygodniu postawiono zarzut nielegalnego przekroczenia granicy. Zdaniem międzynarodowych ekspertów władze Rosji nie mają podstaw do formułowania takich oskarżeń, bowiem Ukraińców zatrzymano na wodach neutralnych, na których nie działa rosyjska jurysdykcja. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. O przestrzeganie międzynarodowego prawa zaapelował ponownie do Rosji sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Wspomniał łamanie przez Rosję traktatu UNF o likwidacji pocisków rakietowych średniego zasięgu. Chodzi o rosyjskie pociski manewrujące, które stanowią uzbrojenie niektórych systemów Iskander w Kaliningradzie. Szef sojuszu wymienił też ostrzelanie ukraińskich okrętów przez rosyjskie siły specjalne. Zagrożenie ze strony Rosji ma być jednym z tematów rozpoczynającego się jutro spotkania ministrów spraw zagranicznych NATO w Brukseli. Szef sojuszu powiedział, że traktat o likwidacji pocisków rakietowych średniego zasięgu sprzed 30 lat jest obecnie zagrożony, bo Rosja łamie jego postanowienia. Rosja rozwinęła, wyprodukowała i rozmieściła nowy system rakietowy, który jest mobilny i trudny do wykrycia. Rakiety mogą przenosić broń nuklearną i dolecieć do europejskich miast niemal bez ostrzeżenia. Mówiąc o łamaniu międzynarodowego prawa przez Rosję, sekretarz generalny przypomniał ostrzelanie i przetrzymywanie ukraińskich okrętów. Rosja musi oddać okręty i uwolnić marynarzy. Musi też zagwarantować swobodę żeglugi i dostęp do ukraińskich portów na Morzu Azowskim. Podczas dwudniowej narady ministrowie spraw zagranicznych NATO mają także zaplanowane spotkania z szefami dyplomacji Ukrainy i Gruzji. Rosja, jak mówił szef sojuszu, stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa obu państw. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Odpowiadając na coraz liczniejsze apele, aby w związku z kryzysem na Morzu Azowskim wstrzymać budowę Nord Stream 2, minister spraw zagranicznych Heiko Maas bronił stanowiska niemieckiego rządu, aby kontynuować budowę gazociągu. Heiko Maas jest zdania, że Nord Stream 2 należy budować. Wycofanie się Niemiec i tak nie powstrzyma powstania gazociągu, powiedział dziś w Berlinie szef niemieckiej dyplomacji. Jego zdaniem niemiecka rezygnacja z projektu będzie oznaczać utratę przez rząd federalny możliwości politycznego oddziaływania na Rosję, aby tranzyt gazu przez Ukrainę był utrzymany. Chadeccy kandydaci na przewodniczącego CDU opowiadają się za twardą polityką wobec Rosji. Jeden z nich, Jens Spahn, powiedział dziś, że decyzja budowy Nord Stream 2 nie powinna być ostateczna. Annegret Kramp-Karrenbauer zasugerowała z kolei, że Niemcy mogłyby zastanowić się nad zmniejszeniem ilości gazu, który ma przepływać gazociągiem. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Niemieckie media ironicznie komentują, że zdaniem Heiko Maasa budowa Nord Stream 2 leży w interesie Kijowa. Od dziś zakupy w internecie mają być łatwiejsze i tańsze. Wchodzą w życie przepisy likwidujące blokadę geograficzną, która powodowała utrudnienia w handlu w sieci. Sprzedawcy często zawyżali marże albo ograniczali oferty w zależności od kraju. System lokalizował bowiem kupującego po adresie IP komputera lub numerze karty kredytowej. Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Andrew Sansi podkreślił w wywiadzie dla Polskiego Radia, że przeprowadzone badanie wykazało, jak bardzo zmiany
To jest po prostu dyskryminacja ze względu na narodowość, skoro podczas transakcji bierze się pod uwagę miejsce wydania karty kredytowej. Wiceprzewodniczący wyraził również nadzieję, że przepisy, które dziś wchodzą w życie, wpłyną korzystnie na handel w internecie w wielu krajach, także w Polsce. Tylko 10% polskich firm sprzedaje swoje towary w internecie do innych krajów. Średnia w Unii Europejskiej to 9%. Można powiedzieć, że Polska radzi sobie trochę lepiej niż reszta Europy, ale tylko 16% Polaków kupuje coś w sklepie internetowym z innego kraju. W Unii Europejskiej średnia 19% osób decyduje się na zakupy w internecie w innym państwie członkowskim. 19% of people, they bought something from another EU member states. Wiceprzewodniczący komisji zaznaczył, że nowe przepisy nie obejmują usług audiowizualnych świadczonych drogą elektroniczną, takich jak muzyka, gry czy filmy. Teraz komisja oczekuje, że wszystkie kraje wdrożą szybko unijne przepisy, które dziś wchodzą w życie i zapewniają, że będą one skutecznie egzekwowane. To wiąże się z wyznaczeniem organu w każdym państwie członkowskim, który będzie służył konsumentom praktyczną pomocą. Rząd francuski rozpoczął zakrojone na szeroką skalę konsultacje mające na celu rozwiązanie kryzysowej sytuacji, jaka powstała po kolejnych zamieszkach i protestach przeciwko podwyżkom paliwa. Zatrzymano ponad 400 osób. Straty materialne są bardzo duże. Premier Edouard Philippe rozpoczął cykl rozmów od spotkania z merem Paryża Anne Hidalgo. Już teraz wiadomo, że władze wykluczają możliwość wprowadzenia stanu wyjątkowego, ale też nie chcą zrezygnować z planów podwyżek paliw. Wyjaśnia to rzecznik rządu Benjamin Griveaux, który podkreślił priorytety władz, jeśli chodzi o rozwiązanie obecnej napiętej sytuacji. Przede wszystkim chodzi o dialog. Premier rozmawia dzisiaj z licznymi delegacjami, a jutro z żółtymi kamizelkami. Chce z nimi omówić plany rządu pomocy w związku z podwyżkami cen paliw. Chodzi także o wypracowanie wspólnego sposobu patrzenia na konieczność przekształceń w dziedzinie ochrony środowiska. Nie możemy zostawić następnym pokoleniom długu ekologicznego do spłacenia. Tymczasem w trybie przyspieszonym rozpoczęły się rozprawy wobec pierwszych z ponad 400 zatrzymanych w Paryżu w sobotę chuliganów. Grozi im kara do 6 lat pozbawienia wolności. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Trumna z ciałem byłego prezydenta George'a Busha zostanie wystawiona w rotundzie pod kopułą Kapitolu. Od wieczora Amerykanie będą mogli osobiście pożegnać i oddać hołd 41. prezydentowi Stanów Zjednoczonych. Wystawienie trumny w rotundzie pod kopułą Kapitolu to zaszczyt zarezerwowany dla najwybitniejszych Amerykanów. Przez cały wtorek nestora amerykańskiej polityki żegnać będą zwykli obywatele, przywódcy kongresu, którzy podjęli decyzję o wystawieniu trumny z prezydentem Bushem w rotundzie, przypuszczają, iż żegnać go będą tłumy Amerykanów. Uroczystości związane z pogrzebem prezydenta Busha trwać będą kilka dni. Donald Trump ogłosił, iż środa będzie dniem narodowej żałoby. Małgorzata Kałuża, Polskie Radio, Nowy Jork. Polskie Radio 24, minęła 23.30. Czas na informacje dnia. Adrianna Calińska-Czaniecka, zapraszam. W ciągu 5 lat Bank Światowy zamierza podwoić finansowanie działań na rzecz klimatu, deklaruje szefowa tej instytucji. To jest niesłychanie ważne, ocenia wiceminister środowiska Michał Kurtyka, który przewodniczył obradom podczas pierwszego dnia szczytu klimatycznego w Katowicach. Jak dodaje wiceminister Kurtyka, oznacza to, że w najbliższych latach rocznie na te cele będzie przeznaczanych 40 miliardów dolarów. W perspektywie do 2023 roku to są 200 miliardów dolarów, które będzie na to przeznaczone. W kontekście rozpoczęcia naszej konferencji, gdzie jednym z głównych tematów jest właśnie kwestia adaptacji do zmian klimatu, jest wsparcie tego południa, które potrzebuje pieniędzy, transferu technologii, potrzebuje możliwości adaptowania się do zmian, które ich dotykają. W tym kontekście ta deklaracja jest niesłychanie ważna i bardzo dobrze rokuje na całą resztę naszego szczytu. Aby zatrzymać zmiany klimatyczne, musimy do 2030 roku ograniczyć emisję gazów cieplarnianych o 45%. Tak wynika z raportu Międzyrządowej Agendy do Spraw Zmian Klimatu. To bardzo trudne zadanie, przyznaje Oskar Kulik z WWF Polska. Ekspert dodaje, że zmiany, jakie obserwujemy, postępują bardzo szybko. Aktualnie świat zmierza w kierunku wzrostu temperatur o 3 do 4 stopni. Byłaby to katastrofa klimatyczna. Przypomnę tylko, że różnica 4 stopni to jest różnica pomiędzy temperaturą, jaką obserwujemy dzisiaj, a jaką obserwowaliśmy podczas epok lodowcowych. Tylko że pomiędzy epokami lodowcowymi a dzisiaj minęło kilkanaście tysięcy lat. Jeśli mówimy o antropogenicznej zmianie klimatu, mówimy o czasie niecałych 2 wieków.
Podczas szczytu w Katowicach ma zostać przyjęta tak zwana katowicka księga reguł. Będą w niej zawarte etapy wdrażania w życie porozumień paryskich przyjętych 3 lata temu. Szczyt COP24 potrwa blisko 2 tygodnie. Minister energii Krzysztof Tchórzewski deklaruje, że rząd chce, by przepisy dotyczące rekompensat za podwyżki cen prądu weszły w życie nie później niż od połowy stycznia. Od nowego roku ceny prądu mają być znacząco wyższe. PGE, Tauron, Enea i Energa chcą podwyżek o ponad 30%. Jaka będzie decyzja Urzędu Regulacji Energetyki, dowiemy się w połowie grudnia. Ministerstwo Energii zapowiedziało rekompensaty dla wszystkich gospodarstw domowych z tytułu podwyżek cen prądu. Niewykluczone, że także dla małych i średnich firm. Krzysztof Tchórzewski przypomniał na antenie radiowej Trójki, dlaczego od nowego roku ceny energii muszą wzrosnąć. Te podwyżki cen energii nie wynikają ani z wzrostu kosztów pracy, nie wynikają ani ze wzrostu ogólnych kosztów, które funkcjonują w Polsce. Wynikają z polityki Komisji Europejskiej, która jest w kierunku takim, żeby maksymalnie stwarzać warunki zmuszające lub zachęcające państwa do odchodzenia od węgla. I w związku z tym zostały wprowadzone właśnie zasady tak zwanych praw do emisji. W ubiegłym miesiącu minister Tchórzewski mówił, że koszt rekompensat podwyżek cen prądu dla gospodarstw domowych jego resort szacuje na znacząco ponad 1 mld zł, uwzględniając małe i średnie firmy na kilka miliardów. Trumna z ciałem George'a Busha seniora zostanie wystawiona na widok publiczny w rotundzie głównej siedziby kongresu. Tak będzie dzisiaj i jutro. Po 21 czasu polskiego przywiózł ją z Teksasu do bazy lotniczej niedaleko Waszyngtonu rządowy samolot. Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione pojutrze w Narodowej Katedrze Kościoła Episkopalnego. Wezmą w nim udział prezydent Donald Trump z małżonką, przedstawiciele rządów, dyplomaci i najbliżsi zmarłego prezydenta. George Bush senior zostanie pochowany w czwartek na terenie prezydenckiej biblioteki swojego imienia w College Station w Teksasie. Spocznie obok swojej żony, Barbary, zmarłej w kwietniu, i córki Robin. W pogrzebie 41. prezydenta Stanów Zjednoczonych weźmie udział prezydent Andrzej Duda. 31 raz Teatr Polskiego Radia wręczył swoje najważniejsze wyróżnienia, czyli nagrody Wielkiego Splendora dla wybitnych twórców teatru radiowego. Wśród tegorocznych laureatów znaleźli się Ewa Bałkowska, Ewa Kania, Arkadiusz Bazak i Andrzej Seweryn. Docenieni zostali również debiutujący twórcy teatru radiowego. Nagrodę za debiut aktorski otrzymali Karolina Bacia i Piotr Bajtlik. Laureat przyznaje, że dostrzeżenie jego pracy artystycznej przez Teatr Polskiego Radia to wielkie wyróżnienie. To jest dla mnie wielkie, niesamowite wyróżnienie, znaleźć się w gronie tak fantastycznych osób i coś takiego symbolicznego. Cieszę się, że to, co robię, gdzieś znalazło uznanie, bo bardzo cenię pracę w radiu, w Teatrze Polskiego Radia. To nie są tylko słuchowiska, to jest rzeczywiście forma prawdziwego teatru, w którym po prostu nacisk jest położony na dźwięk, na słowo. I to jest fantastyczne miejsce na mapie teatralnej Polski. To jest wyjątkowe zjawisko. Nagrodą dla najlepszego debiutującego reżysera uhonorowany został Jerzy Mechowski. Uroczysta gala odbyła się wieczorem w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Kościoła katolickiego. Jesteśmy coraz bardziej świadomi, że zmiana klimatu to także kwestia moralna, a nie tylko techniczna, podkreślił sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej kardynał Pietro Parolin podczas katowickiego szczytu ONZ w sprawie zmian klimatu. Kardynał Pietro Parolin mówił podczas szczytu, że z punktu widzenia Stolicy Apostolskiej program walki z globalnym ociepleniem musi być oparty na 3 filarach. Pierwszym z nich jest fundament etyczny. Drugi to przekonanie o możliwości osiągnięcia 3 celów – dowartościowania godności osoby ludzkiej, eliminowania ubóstwa oraz łagodzenia wpływu zmian klimatu w sposób odpowiedzialny i dostosowany do warunków. Trzeci filar to skupienie się na spełnieniu obecnych i przyszłych potrzeb. Strefa duchowa podczas szczytu klimatycznego to propozycja kościołów chrześcijańskich dla uczestników tego wydarzenia. Organizatorzy zapraszają na spotkania modlitewne oraz na centralne nabożeństwo ekumeniczne z udziałem m.in. przedstawicieli Światowej Rady Kościołów. Nabożeństwo będzie sprawowane w języku polskim i angielskim 9 grudnia o godzinie 15 w katowickiej archikatedrze.
Siła powołania o życiu konsekrowanym i poprawie relacji w Kościele. To najnowsza książka, wywiad z papieżem Franciszkiem. Jej prezentacja odbyła się dziś w Centrum Medialnym KAI w Warszawie. Książka ukazała się dziś równocześnie w kilkunastu krajach Europy i obu Ameryk, między innymi we Francji, Hiszpanii, Portugalii, Brazylii, Argentynie i Stanach Zjednoczonych. W Polsce wydało ją poznańskie wydawnictwo Święty Wojciech. Rozmowę z Franciszkiem przeprowadził w sierpniu tego roku, tuż przed papieską podróżą apostolską do Dublina, Fernando Prado Claretyn. Jest to szczera wypowiedź papieża zakonnika o służbie dla Kościoła. Papież nie uchyla się od rozmowy na tematy trudne. Mówi o klerykalizmie, o konfliktach, które są nieodłączną częścią każdej rzeczywistości, o pokusie aktywizmu, o triumfalizmie, ale też o potrzebie sięgania do źródeł. Podkreśla, że wszyscy muszą się nauczyć, jak ulepszać relacje wewnątrz Kościoła, bo to ważne nie tylko dla samego Kościoła, ale też dla jego relacji ze światem. Serwis przygotowała Agnieszka Kozłowska-Łysko. Rozpruwacz kulturalny. Nakładem Państwowego Instytutu Wydawniczego na polskim rynku właśnie ukazał się nowy przekład wszystkich siedmiu kompletnych, zachowanych tragedii Sofoklesa. Autorem przekładu jest pan Antoni Libera, którego goszczę w naszym studiu. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. No, powiedziałem, że właśnie ukazał się ten tom, czy te dwa tomy, ale prawda jest taka, że tłumaczył pan Sofoklesa latami. Wyobrażam sobie, że to bardzo żmudna praca. Trzeba obłożyć się zarówno, no, rzecz jasna, samymi tekstami tragedii, ale też niezliczonymi komentarzami do nich, bo twórczość Sofoklesa przychodzi do nas w końcu sprzed 2500 lat. Jak sam pan zauważa we wstępie, tamten świat, świat tamtej mentalności, kultury, religii, polityki, w której zakorzeniona była twórczość Sofoklesa, już odszedł. Więc pierwsze pytanie, po co nam dzisiaj Sofokles, po co nam dzisiaj tragedia? No, Sofokles jest jednym z filarów europejskiej kultury, czy w ogóle kultury światowej, więc dlaczego jest potrzebny, to trudno to w ogóle uzasadniać, no to dla mnie to jest oczywiste. Jest pytanie, po co jest potrzebny nowy przekład? No i na to pytanie rzeczywiście spróbuję odpowiedzieć. Mianowicie te moje przekłady, które rzeczywiście powstawały, ale nie powiedziałbym, że latami, ten okres pracy nad tym nie był aż tak długi. Właściwie to w takich dwóch rzutach, można powiedzieć, to powstało. Najprzód ta trylogia, czy cykl tebański, najbardziej znany, czyli Król Edyp, Edyp w Kolonos, Antygona, a potem te pozostałe, czyli cykl trojański i Trachinki. No, ale dlaczego w ogóle się podjąłem? Oczywiście jeden powód był zupełnie prozaiczny, mianowicie no, było swego czasu zamówienie teatru na nowy przekład Antygony i Króla Edypa, no więc wyszedłem naprzeciw po prostu zwykłemu zamówieniu. Ale przecież to zamówienie z teatru też nie było w pustce, no, było z jakichś powodów. No i teraz spróbuję opisać te powody. Więc powody są takie, że myśmy się znaleźli, powiedziałbym, między tymi dwoma skrajnościami, jeśli chodzi o lekcję przekładu starożytności, bo to nie dotyczy tylko Sofoklesa, to dotyczy oczywiście Aeschylosa, Eurypidesa i tak dalej. Otóż jedną, może to nie jest skrajność, no ale to jest jakiś już obecnie anachronizm, to są dawne przekłady, które głównie powstawały w okresie Młodej Polski, a więc one są no, bardzo bombastyczne, patetyczne, pełne często neologizmów właściwych tamtej epoce, no i krótko mówiąc, rozmijające się zupełnie z obecną wrażliwością. To jest główny kanon zrobił Kazimierz Moraski, bardzo wybitny filolog klasyczny i to właśnie funkcjonowało głównie ten jego kanon do dzisiejszych lat. Oczywiście były też inne przekłady Hieronima Morstina, Stefana Srebrnego, ale nie były kompletne, no a jego uchodziły za takie najbardziej, powiedzmy, udane. No niemniej to jest ponad 100 lat, od kiedy on to zrobił. W związku z czym ludzie teatru, głównie ludzie teatru, ale także młodzież akademicka, czy młodzież, no, zwłaszcza szkolna, która musi czytać Antygonę i Króla Edypa, no,
nazwijmy to, skarżyła się, czy narzekała, no, że to jest niekomunikatywne, że to jest niezrozumiałe. No, traktowała to jako rodzaj skansenu obowiązkowego, że to trzeba się tego nauczyć, trzeba to przeczytać. No i ten Putin wysyła rakiety, których nikt nie zauważy. Ręce twoje, panie, powierzam ducha mojego. Powierzam, tak. Ręce twoje, panie, powierzam ducha mojego. Ty nas odkupiłeś, panie Boże wierny. Powierzam ducha mojego. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Ręce twoje, panie, powierzam ducha mojego. Strzeż nas, panie, wyczuwamy. Nie zauważy tego. Podczas nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, według słowa Twojego. To moje oczy. Nikt nie zauważy tego, wiesz. Któreś przygotował wobec wszystkich narodów. Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy. Podczas nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Módlmy się. Wszechmogący Boże, udziel nam pokrzepiającego spoczynku, tak, i spraw, aby ziarno naszej dzisiejszej pracy wydało plon wieczności. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Matko Odkupiciela z niewiast najsławniejsza, gwiazdo morska, do nieba ścieżko najprościejsza. Tyś jest przechodnią bramą do raju wiecznego, Tyś jedyną nadzieją człowieka grzesznego. Acz podźwignąć prosimy ludza upadający, w grzechach swych uwikłany powstać z nich pragnący. Tyś cudownie zrodziła światło Zbawiciela, Tyś sama wykarmiła Twego Stworzyciela. Panno przedtem i potem świata podziwieniem, coś okropnego. Wdzięcznym pozdrowieniem. Racz się zbawić, o Panno, za nami grzesznymi, ratuj nas, opiekuj się usługami Twoimi. Bóg zapłać. Zapodmówiła się Zofia z Rybąskiej Katedry Świętego Mikołaja. Szczęść Boże. Zapłać, Pani Zofio. Szczęść Boże, dobrej nocy życzę. Bóg zapłać również Państwu ze wspólne trwanie tego wieczora z Radiem Maryja i zapraszam, aby z nami jeszcze pozostać. Jest za 15 minut, będzie północ, a przed nami jeszcze ostatnie już dzisiaj wiadomości w Radiu Maryja. I po północy spotka się z Państwem ojciec Dawid. Ja już Państwu dziękuję. Kłoni się Państwu ojciec Witold. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Zapraszam do wysłuchania skrótu wiadomości z kraju i ze świata. Prezydent Andrzej Duda zaprezentował główne tezy śląskiej deklaracji w sprawie solidarnej i sprawiedliwej transformacji. To jedno z głównych wydarzeń pierwszego dnia szczytu klimatycznego ONZ COP24 w Katowicach. W deklaracji jest mowa o transformacji, która pozwoli ochronić klimat przy jednoczesnym utrzymaniu rozwoju gospodarczego i miejsc pracy. Według prezydenta Andrzeja Dudy deklaracja dopełnia porozumienie paryskie o aspekt społeczny. Porozumienie paryskie to pierwsza w pełni globalna umowa na rzecz ochrony klimatu. Szczyt w Katowicach potrwa do 14 grudnia. Szef klubu Platformy Obywatelskiej Sławomir Neumann usłyszał w wieleniogórskiej prokuraturze zarzuty przekroczenia uprawnień. Dotyczą one czasu, gdy polityk był wiceministrem zdrowia. Według śledczych w 2013 roku podejrzany miał naciskać na dyrektora mazowieckiego NFZ-u, aby ten podpisał umowę z jedną z warszawskich klinik, mimo że bezprawnie pobierała ona od pacjentów opłaty za zabiegi finansowane w rzeczywistości przez NFZ. Sławomir Neumann nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Grozi mu do 10 lat więzienia. Handlarz roszczeń Marek M. ma zapłacić grzywnę w wysokości 60 tysięcy złotych za wprowadzenie sądu w błąd w związku z reprywatyzacją kamienicy przy ulicy Targowej 66 w stolicy. Tak
orzekł dziś Sąd Okręgowy w Warszawie. Wyrok jest nieprawomocny. Obrońca Marka M. zapowiedział już apelację. Domaga się jego uniewinnienia. Marek M. miał zataić fakt śmierci Fanny Eisenstadt, spadkobierczyni do nieruchomości, której M. był kuratorem. Komisja weryfikacyjna uchyliła decyzję prezydent stolicy dotyczące dwóch działek, na których położona jest nieruchomość przy ulicy Mazowieckiej 12. Wskazano na błędy, jakie popełnił ratusz przy reprywatyzacji. Komisja przekazała sprawę prezydentowi do ponownego rozpatrzenia. Od 1 grudnia wpłynęło ponad 100 tysięcy e-zwolnień. W tej chwili nie ma problemów z ich wystawianiem, poinformowała prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych profesor Gertruda Uścińska. Gertruda. Szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska oceniła, że e-zwolnienia są ułatwieniem dla lekarza, pacjenta, ZUS-u oraz pracodawcy. Od soboty lekarze nie mogą już wystawiać papierowych zwolnień. ZUS-u i KRUS-u. Jest elektroniczna. W Przemyślu szef MON-u uczestniczył w przekazaniu modułu ogniowego RAK miejscowemu 5. Batalionowi. Wchodzi on w skład 21. Brygady Strzelców Podhalańskich. To sprzęt, który jest dumą polskiego przemysłu zbrojeniowego. Powstał z polskiej myśli technicznej krajowych inżynierów. Zaznaczył minister Mariusz Błaszczak. Dodał, że rząd wzmacnia w ten sposób bezpieczeństwo państwa. 21. Brygada wejdzie w skład powołanej niedawno 18. Dywizji Wojska Polskiego, która jest zlokalizowana na wschód od Wisły. Ksiądz profesor Janusz Mastalski i ksiądz prałat Franciszek Ślusarczyk zostali nowymi biskupami pomocniczymi archidiecezji krakowskiej. Kapłanów mianował ojciec święty Franciszek. Komunikat nuncjatury w Polsce został w południe odczytany w kurii metropolitalnej w Krakowie. Ksiądz profesor Janusz Mastalski sprawował dotychczas funkcję rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie. I obracamy się tak jak w pierwszym wieku naszej ery kręgu. Faryzeuszy kręgu sadu Zeuszy, sadu. Jak co roku Fundacja Małych Stópek ze Szczecina przygotuje paczki dla dzieci uratowanych od tak zwanej aborcji. Akcja polega na zbiórce m.in. pieluch, kosmetyków do pielęgnacji niemowląt oraz artykułów dla mam. Gotową paczkę można też sporządzić samodzielnie lub wesprzeć inicjatywę finansową. Zbiórka potrwa do 19 grudnia. W Lublinie zakończyła się międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona ormiańsko-katolickiemu arcybiskupowi lwowskiemu Józefowi Teodorowiczowi. Wydarzenie pod tytułem Józef Teodorowicz, duszpasterz i mąż stanu Polski odrodzonej odbyło się w 80. rocznicę śmierci księdza arcybiskupa oraz w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Ksiądz arcybiskup Józef Teodorowicz był hierarchą lwowskim, a także posłem na Sejm Ustawodawczy, a następnie senatorem w II RP. Należał do grupy najbardziej wpływowych i znanych członków Episkopatu Polski okresu międzywojennego. Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Parlamentu Europejskiego przyjęła raport na temat zagrożenia dla praworządności w Polsce. Dokument powstał po powrocie delegacji komisji z Warszawy, gdzie europosłowie rozmawiali z przedstawicielami środowiska sędziowskiego, rządu i parlamentu na temat reformy wymiaru sprawiedliwości w naszym kraju. Polska krytykuje przepisy dotyczące transportu międzynarodowego, które przedstawiała austriacka prezydencja. Nie ma zgody na podział transportu na ten objęty i nieobjęty delegowaniem, powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. W Brukseli odbyło się spotkanie unijnych ministrów transportu w celu omówienia tzw. pakietu mobilności i dyrektywy o delegowaniu w transporcie. Za przepisami lobbują m.in. Francja, Holandia czy Niemcy. Zawsze do Matki Boskiej. W ambasadzie RP przy Stolicy Apostolskiej odbyło się dziś spotkanie w ramach inicjatywy syryjskich dzieci Świece dla Pokoju w Syrii, zorganizowanej przez Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Obecni byli szef watykańskiej dyplomacji, ksiądz arcybiskup Paul Richard Gallagher i nuncjusz apostolski w Syrii kardynał Mario Zenari. Wczoraj
Wczoraj świece w intencji pokoju w tym kraju zapalił papież Franciszek podczas spotkania z wiernymi. Warszawa poczyniła najbardziej realny w swej historii krok w kierunku zmniejszenia zależności od gazu rosyjskiego, pisze rosyjski Komersant. Dziennik skomentował w ten sposób podjęte przez Polskę i Danię decyzje inwestycyjne dotyczące projektu Baltic Pipe. Operatorzy systemów przesyłowych gazu z Polski i Danii kilka dni temu zobowiązali się do budowy 900 km gazociągu łączącego Polskę ze złożami norweskimi. Marynarzom Ukrainy przedstawiono zarzuty nielegalnego przekroczenia granicy Rosji. Poinformował o tym adwokat jednego z zatrzymanych. Zarzuty przedstawiono marynarzom od razu po decyzji sądu o umieszczeniu ich w areszcie. Prawnik powiedział, że dotąd nie widział się ze swoim klientem. Według informacji z piątku 21 marynarzy znajduje się w moskiewskim areszcie śledczym, a 3 rannych w szpitalu. Jest to załoga 3 ukraińskich okrętów wojennych przejętych przez Rosję 25 listopada w rejonie Cieśniny Kerczeńskiej. Iran zamierza nadal przeprowadzać testy rakietowe w celu wzmacniania swojej obronności. To odpowiedź Teheranu na oskarżenie Iranu przez USA o złamanie rezolucji ONZ. Testy rakietowe są przeprowadzane w celu obrony i odstraszania. Także widzicie państwo, to jest system diabła. Świadkowie Jehowy pięknie to tłumaczyli. System diabła, rakiety nakierowane na Europę przez Rosję, baciuszki, Putin w zgodzie, w sprzymierzeniu z baciuszką, z baciuszkami i nasz cały system diabła w złocie i rakiety przeciwko, no i po co to, żeby użyć, przeciwko komu, przeciwko krowom? Koncentracji na jednym serwerze danych medycznych Bruksela stworzy nowy rodzaj władzy? Pracę nad stwarzającą taką możliwość rezolucją Parlamentu Europejskiego analizuje w naszym dzienniku dr Grzegorz Osiński. Zaniechana kampania. Mimo wcześniejszych obietnic rząd nie planuje żadnej kampanii promującej życie. Kancelaria premiera udziela wymijających odpowiedzi. Skazany na wyłudzenie. Sąd zmienił kwalifikację czynu popełnionego przez znanego handlarza roszczeń do nieruchomości. Grzywna zamiast więzienia. No niech nie siedzi, no niech nie siedzi, ale niech płaci. O 17.30 w Bydgoskiej katedrze. No też dobrze. Zapraszamy serdecznie bydgoską i nie tylko bydgoską apostolską rodzinę Radia Maria. Niech Pan Jezus, Matka Najświętsza, wynagrodzi Waszą gorliwość. Właśnie. Radio Maryja. Uprzejmie też zachęcam do czytania naszego pięknego magazynu dla dzieci, młodzieży i dorosłych już grudniowego numeru razem z dodatkiem książeczką Godzinę Łaski, zbiór modlitw w trudnych sprawach. Pytajcie o to Państwo w Fundacji Nasza Przyszłość. Telefon 94 373 1160. Powtarzam, 373 1160 oraz 61 i 62. Jeszcze dalsze ewentualne informacje na portalu Radia Maryja www.radiomaria.pl. Nasza przyszłość. Nasza przyszłość. Przyszłość. Książki dla dzieci, młodzieży, dorosłych. Pytajcie też o darmowy katalog z plenu.